Cześć! Ja jestem Anjon i przedstawię wam dzisiaj czempiona, który kiedy wyszedł bardzo wszystkich rozczarował, ale teraz po ostatniej zmianie blessingów jest więcej niż użyteczny i nadeszła pora, żeby wyciągnąć go z Vaulta. Supreme Kale, bo to o nim mowa, jest legendą Void i pewnie większość z was nie ucieszyłaby się, gdy wylosowalibyście go z Void Shardów, ale może zmienicie zdanie, kiedy zobaczycie, jak sobie radzi, zwłaszcza na arenie. Przyjrzyjmy się na początek jego skillom. Przede wszystkim wszystkie jego skille to AoE, co czyni go świetnym kandydatem dla setu Slayer. Jego A1 ma 75% po wyksiążkowaniu szansy na wrzucenie dużego weekend na dwie tury, którego nie można rezystować. I ta właściwość będzie powtarzać się na wszystkich jego skillach, co jest dość unikatowe i stanowi jedną z jego głównych zalet. Samo A1 nie uderza zbyt mocno, ale ponieważ jest to AoE, możemy go też ubrać w sety takie jak Stun czy Cursed, dzięki czemu ma szansę na wrzucenie także tych debuffów. Na A2 ma 100% szans na wrzucenie 3 poisonów na 2 tury na wszystkich przeciwników i również tego nie można rezystować, a także wydłuża czas trwania debuffów na wszystkich przeciwnikach o 1 turę. I ponownie temu efektowi też nie można się oprzeć. Ten skill zadaje już całkiem spory damage i ma mnożnik 4 i 6, a cooldown po wyksiążkowaniu to 3 tury. Na A3 przed atakiem umieszcza 50% increase accuracy na wszystkich sojuszników i ma 100% po wyksiążkowaniu szans na umieszczenie 50% decrease resistance na 2 tury na przeciwnikach, czego nie można rezystować. I każdy taki umieszczony Decrease Resistance wypełnia jego turny meter o 10%. A3 uderza prawie tak samo mocno jak A2 i również ma 3 tury cooldown. Na pasywie nie dzieje się zbyt wiele, po prostu zmniejsza accuracy, crit rate i crit damage przeciwników o 3% za każdy poison na nich. Jest to dość ciekawy efekt, ale niezbyt mocny. Także patrząc na ten zestaw skilli, nie do końca wiadomo, gdzie taki Supreme Kale mógłby nam się przydać. Owszem, bardzo fajne jest to, że nie potrzebuje accuracy, żeby wrzucać swoje debuffy. Decrease Resistance być może kiedyś nam się przyda na jakichś bossach, ale na razie nie jest zbyt użyteczny w PvE, zresztą w PvP również. Dlatego nie była to najbardziej pożądana legenda Void, delikatnie mówiąc. I na PvE dalej niekoniecznie ma swoje miejsce, natomiast po zmianach blessingów zupełnie inaczej ma się sprawa z PvP. Mam na myśli tutaj blessing Little Dose, który kiedyś był bezużyteczny, a dzisiaj dość drastycznie zwiększa uszkodzenia, jakie poisony zadają na arenie. I o ile na pierwszym poziomie tego blessingu jest to tylko 50%, tak na trzecim poziomie jest to 100%, a na piątym 200%. I jak za chwilę się przekonacie, to naprawdę potrafi dać się we znaki przeciwnikom. Ja mojego Kayla ubrałem w set Stone Skin z 6 elementów, żeby zapewnić mu jak największą przeżywalność i uodpornić go na debuffy przeciwnika. Jak już mówiłem wcześniej, inną ciekawą opcją jest set Slayer, a na PvE również Stun czy Cursed. Staty mojego Kayla prezentują się dość przyzwoicie, choć nie są to nie wiadomo jak wykręcone liczby. Nieco ponad 5600 ataku, niestety tylko 95% crit rate i 265% crit damage, przyzwoity speed. Że jak sami widzicie, nie jest to jakiś kosmiczny build, a jak za chwilę się przekonacie, robi robotę. Masterki, jakie ustawiłem dla niego, prezentują się w sposób następujący. I mam dla was już pierwszą walkę. Ciekawy przeciwnik. Mamy Wukonga, mamy Armanza i Termina. Zobaczymy, co będę w stanie zdziałać przeciw tym przeciwnikom. Armanz przeciwnika ma bardzo dziwnie ustawione AI. Zaczął od A1, co jest sporym błędem moim zdaniem. Natomiast mój Armanz zestanował wszystkich. I teraz pytanie, czy używać polimorfa, ale chyba jednak nie użyję A1. Udało się zwiększyć cooldown na skillach Armanza. Także teraz
Tarcza i zobaczmy poisony od Supreme Kayla. Nieźle, sami widzicie, samo uderzenie już było całkiem niezłe, plus poisony, zauważcie ile HP zniknęło u Kongowi. Także w zasadzie zostaje teraz tylko wykończyć przeciwnika, a jeden nie zabiło, ale za chwileczkę spróbujemy A3, chociaż Wukong ukradł stone skina, także jeszcze chwilę pożyje, ale zamienimy go w owce. Mamy nawet dwie owce, Tormin również sam się zamienił w owce. Także musimy teraz poczekać, aż owce wrócą do swojej postaci. I w zasadzie pozostaje nam wykończyć przeciwnika. Tormin jest całkiem mocnym czempionem, odpornym, także jeszcze przeżył, ale Armas go zestanował. I to już tylko formalność. Wukong powraca ciągle do życia. No, Kong traci HP dzięki Life Harvest, który mam na Ankorze. Jak widzicie, w tym teamie mam jednego Damage Dealera, jest to Supreme Kayle. Spisał się całkiem przyzwoicie. Spróbujmy się zmierzyć teraz z takim teamem. Oprócz Wukonga mamy też Mariczkę, Cardiela. Może zobaczymy. Jeśli tylko mój team będzie szybszy, to powinno mi dać sporą przewagę. I tak, udało się. Armas mój zaczyna, także zastanawiamy przeciwników. Stan wszedł na wszystkich. Owce chyba nie ma potrzeby nikogo zamieniać, także użyję jego A1. Nie udało się zwiększyć cooldownu na skillach. Wrzucamy tarczę i poisony. Poisony zabiły Konga, bardzo miło. A mamy też block damage na pozostałych przeciwnikach. I teraz myślę, że przyda się zamienić w owce. Może być Cardiel. I przy okazji zdjęliśmy block damage. Wukong wstał z już z nieco mniejszą ilością HP. Użyjmy A3. Całkiem przyzwoicie uderza to A3. Teraz stan. Mariczka leży, a wszyscy pozostali wstali. Myślę, że uda się ich teraz wykończyć. Wukong chyba powinien paść od A1, ale może Cardiel i A1 zabiło Wukonga i Vizix. Został jeszcze Cardiel, który jest zestanowany, no i Wukong, który ciągle wstaje. Jeszcze odgryza się i ostatnie poisony, które powinny wykończyć wszystkich. Po raz kolejny zwycięstwo. Kayle ponad 260 tysięcy damage. Spisał się całkiem nieźle. I może pokażę wam jeszcze ostatnią walkę na klasycznej arenie, tym razem z takim speed teamem. Mamy Lockout, mamy Armanza i mamy Tarasa. Zobaczymy, co mój team zdziała przeciwko nim. Przeciwnik oczywiście zaczyna jako pierwszy. Zestanował tylko Ankorę, no ale Armanz zamieniony w owce. Mamy Lockout. Ale my też zwiększyliśmy cooldown skillów Tarasa, udało się wrzucić Provoke. Nasze skille są na cooldownie, więc musimy przeczekać ten czas. Ale przerwał Fear. Weaken. Mamy kilka owiec. No i pomału wracamy do naszych skilli. UDK oczywiście jest bardzo wolny, także jemu trochę zejdzie, ale tutaj mamy po jednej turze cooldownu jeszcze u Supreme Kayla. No i teraz wrzucimy sobie tarczę. Taras zabił UDK, potężne uderzenie. No ale możemy teraz my zastanawiać przeciwnika. Udało się zastanować wszystkich. Owca pójdzie w Tarasa. Wahałem się nad Yumeko. No i poisony. Poisony tym razem nie zabiły nikogo od razu, ale w momencie, kiedy się aktywują, padają jak muchy. Armas padł pierwszy, za chwilę prawdopodobnie padnie Yumeko, ale nie zdąży, bo wykończy ją UDK. No i teraz wraca. Będziemy musieli zabić go
klasycznie. Zobaczmy, jak A3. No, jakieś tam uszkodzenia zadało, ale teraz możemy go zastanować. Udało się. Nie ma sensu zamieniać go już w owce. Teraz będziemy go wykańczać. A1 Ankory niestety nie obniżyło cooldownu. A1 Kayla nie bije zbyt mocno. Może teraz, o teraz udało się zwiększyć cooldown na skillach Tarasa. Wrzucony też provoke. Spróbujemy dalej obniżać cooldowny. Nie udało się i wracamy do poisonów. Samo A2 jeszcze nie zabiło Tarasa, ale te poisony, myślę, przy okazji razem ze Stanem powinny go za chwileczkę wykończyć. Teraz jest bardzo odporny, ale sam nie zdziała już nic. Poisony go wykończyły. Także widzicie, Supreme Kayle nawet przeciwko tak mocnym czempionom jak Taras daje radę. I na koniec pokażę wam jeszcze jedną walkę na live arenie. Zanim wylosujemy przeciwnika, powiem tylko, że Supreme Kayle ma na pewno problem z teamami, w których jest block buffs. Co zrozumiałe, bo kiedy jest block buffs, nie jest w stanie wrzucić swoich poisonów. I zobaczmy, mamy przeciwnika. Ja zaczynam od Wukonga. Większość ludzi teraz zaczyna od Armanza. Mój Armanz nie jest zbyt dobrze zbudowany. Na pewno wymaga jeszcze sporo pracy, dlatego wolę zacząć od Wukonga, który w moim wypadku jest damage dealerem, ale jest to build taki hybrydowy, także ma też całkiem sporo accuracy. Tak jak mówiłem, przeciwnik wrzucił Armanza, zanosi się na Speed Team, dlatego Ankora jako główny mój support, a Tormin jako kontra dla arbiterki. Przeciwnik dość długo się namyśla. Zobaczmy, co dla mnie szykuje. Jest trochę wyżej w rankingu niż ja, to jest Gold 1 Life Arena. I mamy UDK'a i Trondę. W moim teamie wybiorę oczywiście Supreme Kayla, ale również Emika. A zbanuję Armanza, co jest dość standardowym posunięciem. O, przeciwnik zbanował Emika, to bardzo ciekawe. Na jego miejscu zbanowałbym Tormina. Prawdopodobnie to był bardzo duży błąd z jego strony. No i zobaczmy, jak potoczą się sprawy. Mamy Stone Skin na UDK'u. No i Tormin już zdążył Harimę zamrozić. Zaczynamy od poisonów. Oczywiście na UDK'a nie mają szans wejść przy Stone Skinie. No ale zobaczcie, Tronda nie ma już większości HP. I już nawet nie żyje, a arbiterka też otarła się o śmierć. Te poisony mocno dały jej się we znaki. I kiedy dostała drugą turę, już została wykończona. Mój Tormin ma całkiem przyzwoity build, także potrafi też uderzyć. Został UDK, ale przeciwnik stwierdził, że nie ma szans, dlatego zrezygnował. Ponieważ poszło tak szybko, spróbujmy zobaczyć może jeszcze jednego przeciwnika. Również nieco wyżej w rankingu niż ja. Tym razem to przeciwnik zaczyna. Obstawiam, że zacznie od Armanza. Dobrze obstawiłem. O, ma 6 gwiazdek na Armanzie i oczywiście Polimorf. Ja wybieram mojego ulubionego nukera i ulubionego supporta. Tym razem również wezmę Tormina i Supreme Kayla. Zastanowię się, a może Supreme Kayla rzeczywiście zostawię na koniec. Emik nie miał szans, nie miał szansy się spisać dobrze w poprzedniej walce, więc może teraz się wykaże. Mamy Shuzen i mamy Rondę. Tak, Armanz to tradycyjny wybór do zbanowania. Zbanował przeciwnik mojego San Wukonga.
W związku z tym, jeśli chodzi o damage, tym razem w większości będę polegał na Supreme Kailu. I zobaczymy, co się tym razem wydarzy. Przeciwnik oczywiście zaczyna. Przedłużam. Jest doskonałym speedboosterem. Niestety padła Ankora, także nie mamy już revive'u. Ale Unkillable powinno nas utrzymać nieco przy życiu od Emika. Karina nie zdziałała zbyt wiele, natomiast Ronda ma piekielnie mocne uderzenia. Zobaczmy, kogo uda nam się wykończyć za pomocą poligonów. Całkiem nieźle. Suzanne jest już na wykończeniu, ale udało jej się jeszcze przeżyć. A została zamrożona przez Tormina. My sobie zmniejszymy cooldown wszystkich skilli dzięki Emikowi. Nie wygląda to dobrze, przyznam się szczerze. Dopóki jest unkillable na moich czempionach, jest ok, zwłaszcza na Emiku. No a jeszcze na dodatek zostałem zamieniony w owcę. A 3 całkiem przyzwoicie tutaj się spisało. No i teraz. No proszę, Harima nie żyje. Poisony działają. Można powiedzieć pasywny damage. Tormin wykończył rundę i został tylko UDK, także przeciwnik już jest niemal zabity, aczkolwiek ten UDK. No, całkiem nieźle się broni. Zobaczmy, co z nim zrobią Poisoned. I niestety przeciwnik wykończył Kayla. Także teraz będzie pojedynek pomiędzy UDK-em i Torminem. Ja go przyspieszę dla Was, żebyście nie musieli czekać na jego wynik. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. I mamy końcówkę. Ostatnie podwójne uderzenie Tormina. Udało się wygrać po 5 minutach walki. Tym razem Tormin dorównał, jeśli chodzi o damage Kaylowi. Takich bardzo ciekawych pojedynków z udziałem Kayla miałem więcej i muszę powiedzieć, że sprawia on całkiem sporo frajdy. Oczywiście nie jest to ta topka najlepszych czempionów, ale na pewno ma bardzo duży potencjał. Chodzi mi też po głowie team, w którym obok Kayla umieściłbym jakiegoś czempiona z HP Burn, najlepiej z aktywacją, czyli na przykład Sulfuriona, którego niestety nie mam, po to, żeby za pomocą innego blessingu, który też został zmieniony, czyli Incinerate, pozbywać się właśnie Stoneskina. No ale do tego celu brakuje mi właśnie takiego czempiona. Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu nie będziecie uważać już Supreme Kayla za Vaultkeepera, a może go macie i używacie na arenie. Jeśli tak, podzielcie się zdaniem na jego temat w komentarzach. Dzięki, cześć!